Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej. Praca Kai Gadowskiej. Lektura obowiązkowa dla wszystkich zarządzających administracją na każdym jej szczeblu. Historia nauczyła Polaków nie ufać urzędom i traktować je jak zło konieczne, najpierw jeszcze w czasach zaborów, potem w PRL. Do tej pory, zgodnie z wynikami badań zawartych w książce, instytucjom administracji państwowej nie ufa blisko 3/4 z nas. O nepotyzmie, fikcyjnych konkursach i czystkach politycznych opowiadają nam w wywiadach zebranych przez autorkę urzędnicy, politycy i przedsiębiorcy. To praca niezwykle rzetelna i bezstronna, gdyż pokazuje, że mimo niemal 3 dekad istnienia demokratycznego państwa polskiego, realnej próby uzdrowienia administracji nie podjął żaden dotychczasowy rząd. Gdzie zatem kryje się rozwiązanie? Jeśli opierać się na wnioskach dysfunkcji administracji, tak naprawdę to głęboko w nas samych. Najtrudniej bowiem odrzucić dziedzictwo kulturowe, stawiające nasz własny interes ponad interesem kraju.